Stan zdrowotny, wszyscy zdrowi, wszyscy oprócz Bunozy do gry. A wie pan, że u nas jest też Piotr Wrożek? No. Także on będzie grał. A, tu nie ma co się pozbierać, bo my wiemy, co, na co nas stać i te dwa wyjazdy na pewno to zabolało każdego, bo to wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia i, no, i chcieliśmy też chociaż po punkcie przywieźć tych wyjazdów z każdego spotkania, nie udało się, ale wiemy też, co nas czeka na wiosnę, jaka praca, nad czym musimy przede wszystkim pracować, żebyśmy na tych wyjazdach mogli również wygrywać spotkania. A jaka atmosfera? U mnie jeszcze nigdy nie było złej atmosfery w drużynie. Nigdy. W żadnej dnie, żadnej. Nie ma szans. Super atmosfera, taka jaka była przez całe 5 miesięcy. Jak pracuję z tym zespołem, tak samo jest i po tych dwóch spotkaniach przegranych. Myśmy dosyć dyskutowali na te tematy z całym zespołem, dlaczego tak jest. Myślę, że każdy sobie już mógł się zastanowić nad swoimi błędami indywidualnymi, jakie popełnił w tych meczach i nad tym będziemy na wiosnę, że tak powiem, się trudzili. Widzę to w szatni, że każdy się przygotowuje solidnie do tego spotkania, tego ostatniego. I myślę, że wyprują wszystko z siebie i tak jak to na każdym meczu tutaj na swoim boisku, no bo tutaj jeżeli chodzi o nasze boisko, no to nie ma, to jest, no można powiedzieć, było rewelacja zawsze, no bo rekord pobili, nie, no bo teraz, no. Nie myślę o rekordach i nie lubię myśleć i myślę tylko, żebyśmy to spotkanie zakończyli zwycięstwem. To jest moje marzenie. Bo wtedy można powiedzieć, że zakończyliśmy, no można powiedzieć, bardzo dobry sezon. Nikt nie liczył na to, nikt nie... Zresztą już tego nie będę powtarzał, że każdy nas widział na ostatnim czy na przedostatnim niż z przodu. No tak, rzeczywiście oni najwięcej punktów zdobyli na wyjazdach i na pewno to nie będzie łatwy przeciwnik, to my wiemy o tym, ale cóż, potrafiliśmy tu z Legią wygrać, myślę, że też wszystko zrobimy, żeby z Pogonią.